zaczęło szczepać tak bardzo. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj jestem z Ewą i w dodatku jestem u Ewy. I z jednorożcem i z Puszynem. Właśnie dlatego też jestem u Ewy. Słuchajcie, bo nagrywaliśmy film do Ewy na kanał o naprawdę dziwnych rzeczach, ale w tym odcinku też będą bardzo dziwne rzeczy, bo jesteśmy z Ewą naprawdę dobrą ekipą testerek. Moje nie bolały, a Agnieszki najprawdopodobniej będą boleć. Czemu wymyślam takie rzeczy, ale będziemy z Ewą testować, czy takie powiększacze ust do kupienia z drogerii mogą się porównywać do wasabi, czy wasabi, czegokolwiek. Bo ostatnio w necie w ogóle panuje taki trend, że nakładajcie sobie wasabi na usta, jest o wiele lepsze. I pomyślałam, dobra, sprawdźmy to. Przynajmniej każdy szanujący się Polak ma w domu. Tak. Ja mam. Dokładnie. No, a teraz mam w ogóle bardzo dużo, jak przyniosłeś swoje. Ja są w saszetce, w tubce, żeby było dobre do koloru. Ja uwielbiam ostre rzeczy, ale do jedzenia. Zobaczymy, zobaczymy. Bo ogólnie ja na co dzień, mimo że robię różne rzeczy powiększające usta, ale właśnie o to chodzi, że wyjeżdżam kolorem. I średnio lubię preparaty jakieś takie powiększające. W sensie, no tak podchodzę do tego z dystansem. Jestem tym bardziej ciekawa, jak wyjdzie z jedzeniem, robiąc to jedzeniem. A używałaś w ogóle już wcześniej takich wypełniaczy, powiększaczy? Tak, ale takich gotowych produktów. Żadnego z tych dwóch, które tutaj przyniosłaś, ale miałam jeden z Too Faced i jeden jeszcze jakiś taki kiedyś, dawno, dawno temu, nawet nie pamiętam jaki, ale taki drogeryjny. To w każdym razie te są obydwa z Rossmana, więc jak gdyby ogólnodostępne i kosztowały około 16 zł. Więc tak po prostu to, co było, to wzięłam na półce. Który wybierasz? A mogę ten z Eveline? Bo wydaje mi się, że coś o nim słyszałam, ale nie pamiętam co! Nie pamiętam czy co! Działa, czy... Ogólnie ten czas to jest około 5 minut i myślę, że wasabi też możemy trzymać tyle samo. Dobra. Ja mam z Dermo Future. O, otworzyłam od złej dupki. A ja dobry. Ja tak tego nie lubię w ogóle. Nie? W sensie nie lubię otwierać od złej dupki, bo w ogóle otwieranie to jest zawsze jakieś ryzyko dla paznokci. A ja w ogóle nie wiem, czemu się spodziewałam, że będę tu miała taką strzykawkę coś. To, ale zobacz, masz narysowane, ładne jest. Twoje opakowanie jest bardzo ładne. To jest takie typowe dla Eveline. Stwierdziliśmy, że pomalujemy sobie jedną stronę ust właśnie takim specjalnym wypełniaczem, a drugą stronę ust wasabi. To którą czym? Którą czym? Może być... Ja mogę prawą teraz tutaj jechać. O, moje jest różowe, różowiutkie. Proszę, a moje jest białe. W ogóle jak taka jakaś pasta. A, białe, faktycznie jak pasta do zębów. Ja tylko myślę o tym, kiedy będzie boleć, ale powiem ci, bo to wygląda teraz jak taki śliczny, lekko różowy błyszczyk, zobacz. Twoje nie wygląda ślicznie w ogóle. No, także pierwsze samo nałożenie tego sprawia, że usta wyglądają ładnie. Jest taki lekko lepki, ale jest lekki, można powiedzieć, bo niektóre błyszczyki są takie ciężkie, jak są lepkie, a ten jest taki dosyć lekki, przyjemny, taki balsamowaty i widać, że ta część moich ust ma po prostu ładniejszy kolor, no bo, ale to jest kolor nie od tego szczypania, bo jeszcze nic nie czuję za bardzo, tylko właśnie od tego, że sama ta substancja jest różowa. No... U mnie to wygląda 100 razy gorzej. Ale pomyśl sobie, zaraz będziesz miała drugie zielone. Perfekcyjnie. Właśnie, zróbmy najpierw do kamery takie porównanie, żeby było widać, jak wygląda bez. Czuję lekko ciepło w ogóle. Ja lekko też. Zaczyna mnie szczypać już. Trzeba poczekać 5 minut, więc w tym czasie nałożymy sobie na drugą stronę wasabi. Tak jest. Dużo. Właśnie słabe jest to, że twój jak gdyby od razu wygląda ładnie. Masz takie zaróżowane usta. To dobrze, to twój jest słaby, że wygląda no, źle. No w sensie wiesz, co chodzi, że moje to jest tak do dupy. Jak dużo tego mamy nałożyć w ogóle? No tak, żeby była taka warstewka grubsza, żeby trochę zaczęło... Aha, a potem się to zmywa, tak? Tak, aha, dokładnie. Czyli trzymasz 5 minut i zmywasz. Mhm. Mam biało-zielone usta. Mhm. O Jezu, to szczypie. Zaczęło szczepać tak bardzo! Nie poddawaj się. Czuję bardzo, bardzo to. To zaczynałam czuć, ale to jest teraz super przyjemne. To jest chłodząco kojące w porównaniu do tej części wasabi. No serio, to jest tak mocne. Ale to znaczy, że lepiej zadziała? No oby, mam nadzieję, serio. A, ty jesteś taka sexy teraz. Bardzo. Biało, zielona dziewczyna. Już jest trochę lepiej, już się przyzwyczaiłam. To pierwsze takie ukłucie i pierwsze kilkanaście sekund najgorsze. Teraz jest w porządku. I pachnie tak intensywnie. Zdecydowanie pachnie intensywnie.
Tak mocno chrzanowo bym powiedziała. Dobra, czyli co? Teraz tak naprawdę zostało nam poczekać 5 minut i sprawdzić, jak to będzie. Na szczęście już to wasabi tak nie szczypie. Nie, czuć je cały czas lekko, ale raczej nie takie grzanie, tylko bardziej taki chłód, wydaje mi się. A mnie tak prężej. Troszeczkę szczypie, tylko ale tak delikatnie. Evelyn prawie w ogóle nie czuje. Ciężko jest też to... Znaczy, pewnie to Evelyn jakby było samo, to bym czuła, ale przez to, że jest porównanie do czegoś tak mocnego, to po prostu jest to przyjemny, komfortowy błyszczyk. Dokładnie, dla mnie też ta strona w ogóle nie czuję, a to jest właśnie taka piekąca i mam ochotę to jak najszybciej zdjąć. Zdejmujemy i zobaczymy, jaka jest różnica. Zjadłam trochę. Patrzę sobie. To z wasabi jest bardziej widoczne. Zobacz. A właśnie dla mnie nie widać różnicy. Jak tak patrzę, bo ty pewnie znasz lepiej swoje usta, ale jak tak nie patrzę, tak w zasadzie równe. Że ciutkę tu się podniosło i ciutkę tu się tak ten. Ale to też nie jest jakiś taki kosmos. A efekt. U mnie w ogóle? Ja tą stronę mam mniejszą w ogóle naturalnie. No. Więc jeżeli są równe, to znaczy, że sobie działa. Nie, jest ta troszeczkę mniejsza. Mhm. Ta jest troszeczkę mniejsza. No. W ogóle, gdyby warto? Jest jakikolwiek taki efekt, który byś stwierdziła, że warto używać albo wypełniacza, albo wasabi? Nie, bez sensu. W sensie, myślę, że to bardziej działa na głowę i to, że coś tam szczypie, to nam się wydaje, że one wtedy rosną. I to jest placebo. Chyba, że rośnie na przykład na pół godziny. Ja wolę po prostu sobie wziąć kredkę albo pomadkę i wyjechać delikatnie i mam ten efekt na stałe i kontrolowany. O tak. Tak, też. Ja po prostu nie jestem zwolenniczką tego typu produktów. Chociaż wydaje mi się, że jakbym miała porównać strony u mnie, to jednak po namyśle, o dziwo, ten wypełniacz lepiej działa. Bo zobacz, w ogóle to by się ta krawędź podniosła i tu, jak tak by znaczy, wyjechało. Znaczy, ładniej wyglądają z tej strony. One po prostu ładniej wyglądają. Tutaj, ta część. Ogólnie to jest spoko jako po prostu zwykły, delikatny błyszczek, powiem wam. Kładziemy lusterkę, a więc to znaczy, że to jest czas na podsumowanie. Tak. My jako świetny team testerek stwierdzamy, że nie warto. Na niczego w ogóle. W ogóle. Żadne z tych rozwiązań. Nie. A wasabi lepiej zjeść. Tak. Jest... Ale zjeść z jedzeniem, nie zjeść z błyszczykiem, nie? Czyli mit o wasabi obalony. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Koniecznie obejrzyjcie film z Ewą, który nagrałyśmy o rozświetlaczach. No, takie rzeczy są, słuchajcie. Takie rzeczy. Unicorn heart. Takie, że pasowały do naszego tełka. Więc dobrze. Do zobaczenia. Dzięki. W następny piątek. Pa, pa.